z Ewangelii według świętego Jana. Ja rzekłem, bogami jesteście. Jeżeli Bóg mówi o nas, że jesteśmy bogami, to trzeba mu wierzyć. Ja wiem, że to bardzo trudno, że patrzymy sobie w lustro i myślimy, jesteś zwierzęciem. Może myślimy, jesteś świnią, jesteś małpą, jesteś nikim, jesteś zerem. Może gdy patrzymy w lustro, myślimy sobie, zatraciłeś swoje człowieczeństwo. A Bóg patrzy na nas, zwierzaki, powodowane i miotane biologią, emocjami, hormonami, tymi wszystkimi ograniczeniami, które wynikają z głodu, z niewyspania, ze zmęczenia, z irytacji i mówi, ja widzę w tobie iskrę Bożą. Widzę, że w głębi duszy nosisz królewską koronę. Jesteś dzieckiem najwyższego Pana. Jesteś dzieckiem Bożym. I kto ma rację? My z naszymi podłymi, małymi sądami o sobie, czy Bóg, który widzi prawdę? Do zobaczenia jutro.